świętować, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Świętować, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. Ulica piąta, chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami. O Twoje obrony uciekamy się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy, a za tydzień, kochani, świętujemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a więc Boże Ciało. Zapraszam na mszę świętą uroczystą w następnym tygodniu o godzinie 11:30, a po mszy świętej procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy. Tradycyjnie, choć w tym roku będą zmiany, miejsce ołtarzy, zobaczymy. I kochani, bardzo serdecznie zapraszam szczególnie dzieci. Wszystkie dzieci są zaproszone, aby w procesji iść przed baldachimem, przed Najświętszym Sakramentem. Będziemy sypać kwiaty, a więc dzieci zaproszone są, żeby iść z przodu. Będą osoby podczas procesji odpowiedzialne za dzieci, także zapraszam do przodu procesji tylko dzieci. Rodzice, proszę do tyłu za baldachimem. Nie idziemy wszyscy przed Najświętszym Sakramentem, tylko za. Dzieci mają ten przywilej, że idą z przodu, także bardzo proszę, żeby w trakcie formowania się procesji już dzieci tam były z przodu. To więc cztery ołtarze. Po procesji, kochani, nikt nie idzie do domu, ponieważ nasza parafia przeżywa piękny piknik świętego Antoniego. Chcemy uczcić naszego patrona w tym roku w sposób szczególny, przeżywając Boże Ciało wspólnie. Na parkingu będzie wszystko przygotowane, będzie bardzo dużo dobrego jedzenia i dużo dobrej zabawy, szczególnie dla najmłodszych, bo jest to piknik rodzinny na cześć świętego Antoniego. Ale kochani, nie tylko najmłodsi, każdy coś tam dla siebie znajdzie, więc serdecznie zapraszam. Nasze Boże Ciało przedłuża się po procesji. Jesteśmy wspólnie na pikniku świętego Antoniego. Będzie oczywiście Farmers Market, będą wspaniałe produkty do zakupu. Będzie również kiermasz książki, z którego cały dochód będzie przeznaczony dla naszej parafii, co oczywiście w obecnej sytuacji, kochani, jak wiecie, każdy grosik nam się przyda. A zatem zapraszam w następnym tygodniu na uroczystość Bożego Ciała, na procesję i na piknik. Chciałbym jeszcze króciutko podziękować wszystkim odpowiedzialnym w naszej parafii za edukację. Wczoraj zakończyliśmy rok szkolny i katechetyczny. Jak wiecie, polska szkoła i katecheza to bardzo ważne miejsce naszej parafii, gdzie nasi najmłodsi parafianie uczą się języka polskiego, tradycji, kultury i wiary. A zatem moje serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli, dla katechetów, dla zarządu szkoły, że przez ten rok tyle rzeczy udało nam się w szkole
osiągnąć. Jak wiecie, nie był to łatwy rok dla naszej szkoły, był czas, że byliśmy zamknięci, musieliśmy bardzo wiele rzeczy zmienić. To wszystko się udało. Jesteśmy obecnie szkołą polską należącą pod Board of Education Diecezji Bridgeport, szkołą bezpieczną, szkołą nowoczesną, która się rozwija. I dlatego chciałbym jeszcze raz z całego serca wszystkim, którzy szkołę wspierają, podziękować i którzy naszą szkołę i naszą katechezę tworzą. Serdeczne Bóg zapłać. Msza Święta ofiarowana jest w intencji dziękczynnej o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci Kasi, Madzi, Piotrka i Tomasza z rodzinami. Intencja od rodziców. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Adiutorium Adiutorium nostrum in nomine Domini. Procedamus in pace. In nomine Christi. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pana z wami.
Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zajęciem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Excelsis Deo.
Módlmy się. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna słowo prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan wstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości. Pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni. Pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto Słowo Pańskie. Tydzień po uroczystości zesłania Ducha Świętego, kiedy mamy w pamięci jeszcze całą piękną dekorację z płomieniami i darami Ducha Świętego, Kościół zaprasza każdego z nas do wejścia w tajemnicę Trójcy Świętej. To jest treść dzisiejszej niedzieli. Uroczystość Trójcy Świętej. Jest to jedna z największych i najtrudniejszych do wytłumaczenia tajemnic, jak to możliwe, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Że Bóg, który jest jednym, jedynym prawdziwym Bogiem, objawia się tam tak, jak jest, tym, kim jest, jako Ojciec, Syn i Duch Święty. I o ile w tajemnicy Trójcy nigdy nie wnikniemy, ponieważ ona przekracza nasz umysł, jak to mówiła siostra Faustyna, ani umysł anielski, ani umysł ludzki, nigdy tego nie zgłębi, to właśnie dziś Kościół stawia Tobie, mnie, każdemu z nas przed oczy, przed serce tą prawdę, że Bóg działa w naszym życiu, jest obecny w naszym życiu jako Święta Trójca, jako Ojciec, który świat stwarza, jako Syn, który świat odkupia, jako Duch Święty, który prowadzi Kościół.
Moi drodzy, kiedy popatrzymy na tajemnicę Trójcy Świętej, wystarczy wrócić do naszego rozważania, kazania sprzed tygodnia, kiedy, jak może pamiętacie, jeszcze przeszliśmy sobie wszystkie sakramenty święte. Więc pozwólcie, że zrobimy to jeszcze raz, żebyśmy sobie jasno uświadomili, jak bardzo Trójca Święta jest obecna w naszym życiu. Otóż, kiedy przynosimy dziecko do chrztu, kluczowy moment chrztu świętego to jest ten moment, kiedy głowa dziecka zostaje polana wodą, a nad dzieckiem zostanie wymówiona formuła chrztu. Ja Ciebie chrzczę po imieniu Kazimierzu, Alfredo, Zofio, Ewo, Piotrze, Pawle, Włodzimierzu, Norbercie. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Każdy z nas obchrzczony jest w imię Trójcy Świętej. Idźmy dalej. Kiedy pójdziemy do spowiedzi świętej, kluczowym momentem jest absolucja, czyli rozgrzeszenie, gdzie kapłan wypowiada nad Tobą słowa: ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tajemnica Eucharystii, sakrament Najświętszej Ofiary, Komunii Świętej, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, który będziemy szczególnie świętować za tydzień już. Cóż tu się dzieje? Zgromadzeni w imię Jezusa prosimy Ojca, aby zesłał Ducha, przemienił chleb w ciało, wino w krew. Zobaczcie, cała Trójca Święta jest tu obecna. Sakrament namaszczenia chorych, gdzie ludziom cierpiącym udziela się sakramentu ulgi, umocnienia, jest to namaszczenie olejem świętym, każdy, kto przyjmował, pamięta, również z przyzywaniem nad tą osobą mocy Trójcy Świętej. Idźmy dalej. Sakrament małżeństwa. Mocą Kościoła potwierdzam to zawarte przez Was małżeństwo i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Małżonkowie przyrzekają sobie miłość w imię Trójcy Świętej. Trójca Święta błogosławi i pieczętuje tę miłość swoim obecnością, swoją pieczęcią. I sakrament służebny kapłaństwa, kiedy kandydat do święceń zostaje namaszczony olejem świętym i nad nim odmówiona w imię Trójcy modlitwa z prośbą o Ducha Świętego. I kochani, możemy sobie tak mówić o sakramentach. Myślę, że każdy z nas tutaj gdzieś się odnajduje. Ale zobaczcie na podstawową rzecz. Każdy z nas robi to codziennie, mam nadzieję. Naszą modlitwę, jak uczymy dzieci, kiedy rozpoczynamy modlitwę, kiedy robimy znak krzyża, kiedy wchodzimy do kościoła, robimy znak krzyża, jaki to jest znak krzyża, cóż wtedy wypowiadamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A zatem widzicie, moi kochani, że Trójca Święta jest obecna cały czas w Twoim życiu. Od Chrztu Świętego, przez wszystkie sakramenty, modlitwy, dni Twojego życia. No i oczywiście nie jest to sakrament, ale ostatnie pożegnanie, również i katolicki pogrzeb jest pożegnaniem w imię Trójcy, bo to Bóg w Trójcy jedyny ma przyjąć do swojego miłosierdzia osobę, która odeszła z tego świata. A zatem, drodzy, jeszcze raz, Trójca Święta jest obecna cały czas w naszym życiu. I tu moglibyśmy zakończyć to kazanie, dzwon bije, więc powinienem kończyć, ale dzisiaj troszeczkę się opóźniliśmy, więc pozwólcie, że jeszcze 3 minutki, bo chcę Wam powiedzieć coś, co mi leży bardzo na sercu dzisiaj, bo to dotychczas to mówił ojciec dr Norbert. To był wykład teologiczny. A teraz powiem Wam jako Wasz proboszcz i człowiek, który Was wszystkich bardzo kocha. O tym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. I tutaj jest więcej niż tylko sucha nauka. Tu jest nasze życie. 3 rozdział Ewangelii Janowej, 16 werset. To jest streszczenie wszystkiego, w co wierzymy.
wszystkiego, co uczymy nasze dzieci, wszystkiego, co chcemy im przekazać i czym sami powinniśmy jako katolicy żyć. Jeżeli tego w nas nie ma, to nic w nas nie ma. Są puste rytuały i puste słowa, a my nie chcemy być katolikami, którzy tylko mówią. My chcemy być katolikami, którzy tym żyją. Cóż nam mówi, cóż mówi Tobie i mnie dzisiejsza Ewangelia w uroczystość Najświętszej Trójcy? Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Moi drodzy, to jest streszczenie całej Ewangelii. Tu chodzi o miłość Boga do Ciebie. Tak Bóg Ciebie umiłował, że dał Ci to, co najcenniejsze ze swojej Trójcy, oddał Ci Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umiał, nie zginął. Tu nie chodzi o śmierć, bo wszyscy musimy przez nią przejść, ale śmierć wieczną, zatracenie, aby nie zginął, ale miał życie wieczne. Cóż jest warunkiem tego życia wiecznego, życia ze Świętą Trójcą na wieki? Cóż jest warunkiem Twojego, mojego zbawienia? Aby każdy, kto w Niego wierzy. Drodzy, dziś w tę uroczystość Kościół stawia Tobie bardzo krótką i prostą receptę na życie. Uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Jezusa, że Pan Bóg, Ojciec, posyła Go. On umiera, zmartwychwstaje dla Ciebie, abyś w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu miał życie. Co jest decydujące tu? Abyś uwierzył. Tu nie chodzi o piękne kazania, tu nie chodzi o zgrabne słowa, doktor, nie doktor, wszyscy z tymi tytułami pójdziemy, wiemy gdzie. One się nie liczą, liczy się wiara, liczy się Twoja miłość, liczy się Twoje życie, nic więcej. Tam do wieczności pójdziemy wszyscy, tak jak żeśmy przyszli na ten świat. Ani nie zabierzemy tam dolarów, ani insurance Ci nie pomoże. Ani papiery z immigration Ci nie pomogą, bo tam nie ma zielonej karty. Tam się liczy tylko wiara i miłość. A zatem, kochani, zostawiam Was z tym jednym zdaniem i proszę, abyście choć na chwilkę pomyśleli o tym. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego, jedynego dał, aby każdy, nie tak, każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest nasza wiara, która prowadzi do usprawiedliwienia, do zbawienia. W imię Trójcy Świętej. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Pontiuszem Piłata. Został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jako oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych, życia wiecznego w przyszłym świecie. Wierzymy, że Bóg nas tak umiłował, iż dał swojego jedynego Syna, aby nas zbawił. Pełni ufnej nadziei, prośmy Go pokornie. Módlmy się o łaskę wierności obietnicom Chrztu Świętego dla wszystkich dzieci Kościoła. Ciebie prosimy. O światło Ducha Świętego dla papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, Ciebie prosimy. O umocnienie niestałych w wierze i nękanych różnymi pokusami, Ciebie prosimy. O miłosierdzie dla tych, którzy przez swoje nieprawości odeszli od Boga i Kościoła, Ciebie prosimy. O pokój wieczny dla naszych bliskich, krewnych i przyjaciół, Ciebie prosimy. O dar wytrwania w wierze dla nas tu obecnych, Ciebie prosimy. I także modląc się w dziękczynieniu w ofiarze tej mszy świętej, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Kasi, Madzia i Radka, Tomasza i ich rodzin, Ciebie prosimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki. Na ofiarowanie zaśpiewamy jeden w naturze. Pieśni te nie ma w śpiewniku.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia i przez tę ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serc. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem. Nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wzywając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołając. Święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia. Hosanna na wysokości, Hosanna w górze i ziemi miał Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Ojcem naszym Franciszkiem, świętym Antonim, świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Franka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Agnus Dei, Quitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Quitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Quitalis peccata mundi.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Modlmy się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara w wiekuistą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy. A Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. Na zakończenie chcę Ojcu zaśpiewać z okazji uroczy wspaniałego posługi dla Pana. Wszystkiego dobrego. Drogi Ojcze Norbercie, w imieniu naszej wspólnoty parafialnej chciałam złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia. W tym wyjątkowym dniu świętujemy Twoje urodziny i wszystkie chwile, które spędziłeś w służbie Bogu i ludziom. Twoje powołanie jest czymś niezwykłym. Twoja oddana służba jako kapłana przynosi światło, miłość i nadzieję do naszych serc. Twój przykład pokory, wrażliwości i odwagi inspiruje nas wszystkich. Cieszymy się, że możemy być częścią Twojego życia i doświadczać obecności Boga poprzez Twoje słowa i czyny. Wszystkie modlitwy, które odprawiasz, sakramenty, które udzielasz i nauki, które przekazujesz, mają ogromne znaczenie dla naszej wspólnoty. Dziękujemy Ci za dawane nam siły i otuchy w trudnych chwilach oraz dzielenie się z nami radością w tych dobrych momentach naszego życia. Niech Twoje urodziny będą pełne radości i błogosławieństwa. Życzymy Ci zdrowia, siły i wytrwałości,
abyś kontynuował swoją misję z jeszcze większym zapałem i oddaniem. Niech Bóg obdarza cię swoją łaską i niech Duch Święty prowadzi cię na każdym kroku. Twoja obecność z nami jest darem dla nas wszystkich. Niech Twoje serce zawsze pozostanie wypełnione miłością, a Twoja dusza znajdzie radość w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Szczęść Boże, Ojcze. Również w imieniu Rady Parafialnej chciałam serdecznie zaprosić wszystkich na urodzinowy tort do sali pod kościołem. Serdeczne Bóg zapłać. Z całego serca Wam dziękuję za wszelką życzliwość, modlitwy i dobre słowa i wszelkie dobre gesty. Pamiętajcie, że kapłan i jego życie ma sens, jeżeli ma komu służyć. A ja sobie tak wyliczyłem, że 45 lat podzielone przez 5 to daje 9, a więc 1/9 mojego życia, już nie kapłańskiego, ale w ogóle całego życia, już spędziłem w Bridgeport, a zatem to jest taki piękny znak. 9 to 9 chórów anielskich. Święty Antoni napisałby na pewno o tym całe kazanie. Także dziękuję Wam za tę 1/9 mojego życia i za wszelkie dobro, jakie również od Was otrzymuję każdego dnia. Serdeczne Bóg zapłać i z całego serca niech Pan Bóg Wam błogosławi. Spotkamy się na dole. Dziękuję bardzo.